Dzień dobry. U nas też obchody czwartej rocznicy czerwca 1989 roku. Obchody 4 czerwca. Wszystko pomyliłem. Dzień dobry. Gościom pójdzie lepiej. Razem ze mną w studiu Zbigniew Bujak. Witam państwa. I Bronisław Wittgenstein. Dzień dobry. Zbigniew Bujak był przy okrągłym stole, ale nie kandydował 4 czerwca. Ale w wyborach pan był. No, nie kandydowałem do tej pory, tego oczywiście żałuję, uważam, że to był błąd, ale oczywiście w wyborach brałem udział. No, można powiedzieć, że miałem jakiś udział przy formowaniu list. A Bronisław Wittgenstein był wtedy w Paryżu na emigracji. Tak, ale też brałem udział w wyborach. Moja żona była mężem zaufania Solidarności, co zresztą zabawne było oglądać żonę z napisem mąż siedziała. No i to było bardzo specyficzne doświadczenie takie. Niezwykle znaczące, bo zaczynało się od bardzo takiej sytuacji trudnej, bo zaczęto, ambasada zażądała, żeby prawo mieli głosować tylko ci, którzy mają ważne paszporty, czyli żadna emigracja. No i ta strona solidarnościowa zaprotestowała i tamta druga odpuszczała, a skończyło się to w ten sposób, to jest autentyczne, co mówię, chociaż brzmi nieprawdopodobnie. Przyszła staruszka z kękartą, czyli dokumentem z czasu okupacji II wojny światowej, też głosowała. Widać, wszystkie wtedy dokumenty były legalne. No tak, bo to był taki dzień. Stawały się po prostu. No dobrze, ale panowie, pamiętajmy też o tym, że bardzo wielu naszych dzisiejszych słuchaczy nie było wtedy na świecie, a ci, którzy byli, pamiętają to różnie. Ja pamiętam Dariusza Jońskiego, dzisiaj działacza basenowego w Łodzi, a wcześniej rzecznika SLD, teraz w Inicjatywie Polskiej, w Koalicji Europejskiej, który mówił, że w 1989 roku to był okrągły stół. Zresztą Powstanie Warszawskie on umieszczał w 1988 roku. Więc zdaje się, że jemu na wybory 4 czerwca czasu nie starczyło. Powiedzcie proszę, co wy tam świętujecie teraz w Gdańsku, w Warszawie? O co chodzi? Tutaj chyba dobrym punktem odniesienia jest ten najsłynniejszy plakat, który wisi gdzieś w różnych muzeach jako przykład jednego z najlepszych plakatów na świecie, prawda? Czyli ten plakat z filmu W samo południe, gdzie właśnie nagle zamiast pistoletu jest kartka wyborcza. I on chyba dobrze oddaje atmosferę tamtych dni, dlatego że my w Polsce przyzwyczajeni byliśmy, że obalamy władzę w jakimś powstaniu. Czy to warszawskim, czy to listopadowym, czy to styczniowym, ale zawsze bierzemy w ręce karabiny, bagnety i walczymy. Tak. I teraz nagle, za sprawą oczywiście wcześniej KOR-u, później Solidarności, my w tej walce o wolność, o niepodległość przyjmujemy jakby zupełnie inną strategię. Więc to wszystko jest nowe. Tym razem idziemy wybierać naprawdę, bo wcześniej też bywały wybory i też do tych wyborów szło dużo ludzi, 90%. I wszyscy mieli świadomość, że to nie ma żadnego znaczenia. Tym razem ma. Tyle Zbigniew Bujak, Bronisław Wittgenstein. No, jeżeli chodzi o to obalanie, to ja muszę szczerze powiedzieć, że dobrze było, żebyśmy bardziej obalili wtedy i żeby może nie całkiem te rewolwery Gery Cooperowi zabrano, bo to, przypominam, na plakacie był ten szeryf z samo południe, który tych bandytów... Samotny szeryf. Samotny, który rozwala tych bandytów, a z tym plakacie odebrano mu te rewolwery już. Idzie bez rewolwerów. W każdym razie, no, to były pierwsze wybory nie w pełni wolne, na 35% miejsc do znaczącego Sejmu i 100% do nieznaczącego Senatu, ale chciałem powiedzieć, że okazały się one dużo bardziej znaczące niż się wydawało, bo to było totalne odrzucenie komunizmu przez Polaków. I to było najważniejsze. To zupełnie zmieniło układ gry, nikt nie wiedział, że tak druzgoczące będzie zwycięstwo Solidarności. Panowie, dzisiaj... Do tego wrócimy. Chcę powiedzieć jedno. Dobrze, to rzeczywiście to zmieniło wszystko. Mamy zupełnie inny świat. Mamy nie tylko gospodarkę rynkową, ale mamy i demokrację. A propos demokracji, no właśnie dzisiaj zmiany w rządzie. Jedni się oburzają, mówią, nie, to nie wypada, żeby takiego dnia były zmiany w rządzie, to jest święto i świętujmy, a inni mówią, nie, to normalna procedura, właśnie o to walczyliśmy. Panowie podchodzą, patrzą na te zmiany w rządzie z nadzieją, bez żadnych oczekiwań. Jak to jest? Nic, ja się tym nie interesowałem. Nie interesuje się pan rekonstrukcją rządu? Zbigniew Bujak, nie? Nic? Zupełnie nie. Ja się interesuję polityką i wydaje mi się, że każdy obywatel powinien się polityką interesować, bo od tego do pewnego stopnia zależą jego losy, ale to nie znaczy... Ale właśnie ja się interesuję polityką, a nie zmianami w rządzie. A zmiany w rządzie to też jest polityka, choć może nie ta najwyższego rzędu, ale to ma też znaczenie. I jakieś oczekiwania
wobec tej rekonstrukcji? No, żeby byli sensowni ministrowie. I tylko tyle. Aż tyle. Tak, to rzeczywiście, czasami rzeczywiście to jest aż tyle. Nasze doświadczenie wskazuje. Panowie, dzisiaj, no właśnie, czy 4 czerwca powinien być świętem państwowym? Jest jeden argument, że to jest dobry dzień na święto państwowe, dlatego że normalnie mamy 11 listopada, no i to jest zgroza po prostu. Zimno, chłodno, wieje, pada. Rozumiem, że kiedy uchwalano to święto, to zamierzano go obchodzić na warszawskich salonach, w warszawskich pałacach. Ale dzisiaj no, chcemy, żeby święto państwowe było radością, maja, taki dzień grilla, radością dla ludzi, prawda? Więc 4 czerwca widać po pogodzie, że jest dobrą alternatywą. No to z tego, co mówi Zbigniew, bo jak byłoby najlepiej, gdyby święto było ruchome, taki ustalony najładniejszy dzień roku. Byłoby wtedy święto, wszyscy by się cieszyli. No ale, a święto odnosi się jednak do historii, jest zakorzenione w historii. Odwołuje się do tego, co się dobrze, Bronku, znaczącego 4 czerwca znaczyło. Czy 30 sierpnia na przykład? No dla mnie zdecydowanie bardziej 30 sierpnia. 31. 31 sierpnia, no, tak. Oczywiście. No 30 dlatego, były no tak, ale nie chodzi o to podpisanie. Dobra. Już 31 sierpnia zaistniała oficjalnie Solidarność. Nie nazywała się wtedy jeszcze Solidarność, ale de facto ona zaistniała. I to było ważniejsze, ponieważ nie byłoby 4 czerwca bez tamtej daty. Tu się zgadzam, jestem gotów absolutnie pójść na ustępstwo. Święta tak, ale jednak głównie 31 sierpnia, rocznicę podpisania porozumień w Gdańsku. Ono jest świętem, 31, ale właśnie nie tak obchodzonym, jak na to Panowie, zasługuje. Opozycja teraz obchodzi święto osobno, obchody państwowe są w Senacie, bo to wolne wybory do Senatu, o tym za chwileczkę. W Warszawie dzisiaj ma być wmurowany kamień węgielny pod pomnik Jana Olszewskiego. Mówi się też o tym, że mógłby w Warszawie stanąć pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Czy ci dwaj premierzy, albo tylko jeden z nich, jeśli tak, to który powinien mieć pomnik w Warszawie? Zbigniew Bujak. Ja nie lubię stawiać pomników, a szczególnie nie lubię ich stawiać zbyt wcześnie. Dlatego, że to, co obserwujemy, te wybory, te kolejne rządy, gabinety, to jak prowadziliśmy tę transformację, jesteśmy w stanie to sensownie podsumować, opisać po długim okresie czasu. Mhm. Dałbym sobie jeszcze ze 25 lat. Bronisław Wittgenstein? No, do pewnego stopnia mogę się zgodzić, chociaż z drugiej strony uważam, że taka postać, no umarł Jan Olszewski, to jest wybitna postać i to jest taki przykład człowieka niezłomnego, który zawsze się walczył o te same zasady i nie robił za daleko idących ustępstw, chociaż czasami kompromisy są niezbędne w polityce, ale czasami te kompromisy niekiedy prowadzą do tego, że zapomina się o podstawowych sprawach. O tym, co 4 czerwca dobrego nam przyniosło, a co rozczarowało obu panów przez te ostatnie 30 lat. O tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Szybko poszło, ale to tylko pierwsza część naszej rozmowy. Panowie, no dobrze, ale wróćmy do tego świętowania osobno, bo rzeczywiście to jest tak. Władza świętuje obchody oficjalne są w Senacie, bo to rzeczywiście ważna data. Wolne wybory do Senatu. Natomiast opozycja świętuje w Gdańsku. Zawsze tak będzie, że będziemy wszyscy osobno? Jak będzie? Bronek. Mam nadzieję, że zawsze tak nie będzie, bo to święta powinny być właśnie po to, żeby łączyć. No ale w tym wypadku uważam, że to jest dość ewidentne, że tutaj od jakiegoś czasu już mamy do czynienia z taką sytuacją, że opozycja bojkotuje istnienie władzy demokratycznie wybranej. I mnie się może władza różna nie podobać, ale jak mi nie podobał się prezydent Bronisław Komorowski, ówczesna władza, ale jak przyznawano moim przyjacielom ordery, to ja przychodziłem na te uroczystości. Uważam, że należy przychodzić, ponieważ tu nie chodzi o osobę, tylko chodzi właśnie o państwo. Ale pamiętaj, że wtedy też było różnie. No, Jarosław Kaczyński mówił, że tego prezydenta wybrano przez no dobrze, nieporozumienie. To była wypowiedź, ale pytam, czy istniał taki oficjalnie przyjęty bojkot. Nie było czegoś takiego. Nie było. Do nie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie, na spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Kaczyński nie przychodzi. To jest kwestia polityczna, to jest coś innego. Ale no dobrze. To nie musimy zmienić pojęcie polityki. W tej chwili zaistniała, polityka istnieje jako umiejętność zdobycia i utrzymania władzy i tutaj każdy skuteczny instrument i argument się liczy i w związku z tym będziemy
będziemy właśnie funkcjonować w takim świecie nieustającej, głębokiej, absolutnie bezwzględnej walki. To co powinniśmy zrobić, żebyśmy mogli świętować razem? Dopiero jak zaistnieje pojęcie polityki jako właśnie tej debaty i działania na rzecz dobra wspólnego, dobra publicznego. No, Solidarność była taką platformą, prawda? Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o wspólnym świętowaniu. A kto teraz wytwarza tę atmosferę, która decyduje o tym, jak wygląda pojęcie polityki? No, między innymi pan, panie redaktorze. No nie, ale to ja właśnie panów pytam, co należy zrobić, żebyśmy mogli świętować razem, nie zapominając o tym, że to dobro wspólne każdy może rozumieć inaczej. Chodzi o to, żeby dobro wspólne nie rozumieć inaczej, bo dobro wspólne to znaczy dobro wspólne. To jest republika. Na tym polega, że to jest rzecz wspólna, że możemy się różnić na bardzo wielu poziomach, ale musi istnieć poziom taki, gdzie musimy mieć poczucie, że istnieje wspólnota naszych losów. Taka zupełnie fundamentalna, że się zgadzamy na to, że wartością jest polska niepodległość, że ileś takich zasadniczych norm, czyli niekwestionowane dobro wspólne. Niekwestionowane. Tu jest poziom sporu jest poziom zgody, bo bez czegoś takiego nie sposób budować państwa. No dobrze, ale to w tej chwili to wygląda tak, że wszyscy się zgadzamy tylko co do jednego, kibicujemy reprezentacji Polski w piłkę nożną. A poza tym wszystko inne jest już kwestionowane. No więc stało się. W tym sensie, czy to można odstać? To znaczy, czy można zrobić tak, żebyśmy jednak dogadali się co do tego? No ja jestem skłonny powiedzieć, że jest to możliwe. Ja powiem jednoznacznie, żeby już nie było niedomówień. Mm-hmm. To spowodowała obecna opozycja. Obecna opozycja kontestowała wybory demokratyczne na drugi dzień po wyborach. Komitet Obrony Demokracji powstał na drugi dzień po wyborach, kiedy jeszcze nic ta nowa władza nie zdążyła zrobić takiego, co by się komuś nie podobało, bo w ogóle nic nie zdążyła zrobić. Już zaczęto bronić Polaków przed tym, jak wybrali. W związku z tym, jeśli tak stawiamy sprawę, to rzeczywiście nie sposób się porozumieć. To jest proces, zresztą wcześniejszy. Delegitymizowano opozycję, a teraz się delegitymizuje władzę. No, trzeba zrozumieć i przyjąć, że jeżeli jest demokracja, to afirmujemy te wyroki tej demokracji. Możemy z nimi dyskutować. No, ale to dobro wspólne można też rozumieć dość prosto. Mianowicie co decyduje o finansach państwa? Między innymi system emerytalny. Czy byliśmy w stanie porozumieć się wszystkie formacje polityczne i zbudować docelowy system emerytalny, którego już nikt nie rusza i nie rujnuje? Ja się z panem nie zgodzę. Nie. To znaczy uważam, że akurat system emerytalny jest czymś takim, o co powinniśmy się głęboko spierać i w czym się powinniśmy nie zgadzać. Nie, ale na koniec mamy go zbudować. On nie ma być w ciągłej przebudowie. Ale niech pan zobaczy, co jest w Ameryce. Ale to jest prawda, że na końcu musimy zbudować, ale wcześniej takie rzeczy się spieramy wszędzie na świecie. Natomiast nie powinniśmy się spierać co do świąt, co do tego, że mamy pewien porządek demokratyczny, myśmy się na to zgodzili. To jest bardzo optymistyczna rzecz, proszę państwa. Panowie, jak się spotkali w studiu, to podali sobie ręce, co w Polsce w tej chwili... My poza studiem też sobie podajemy rękę. Tak. Podali sobie ręce i... Nie, my akurat z tego świata jednak wspólnych wartości. No, my z tego świata opozycji i ja nie ukrywam, że pan Bronisław Wilczta jest jednym z moich bohaterów, bo on zaczął wcześniej. Bardzo mi miło, bo to oczywiście znaczenie Zbigniewa Bujaka jest bez porównania większe. Natomiast nie, no ja uważam, że tak powinno być. Uważam, że na przykład to powinno nas łączyć, że to, że potrafimy zrozumieć, jak ważna dla Polski była Solidarność, jak fundamentalną rzeczą była ta opozycja, że potem możemy się różnić co do urządzenia państwa, nie powinniśmy kwestionować naszych wspólnych działań poprzednich, to jest rzecz elementarna. Ale wy akurat obaj jesteście takim przykładem ludzi, którzy rzeczywiście w pewnym momencie zaczęli kwestionować, może kontestować to za dużo, ale krytykować kierunek przemian. Oczywiście. Nawet uważam, że robiłem to i robię nadal dość zdecydowanie, ale merytorycznie. Gdyby tutaj był Andrzej Gwiazda czy Krzysztof Wyszkowski, no legendy Solidarności, legendy dawnej opozycji, z którymi panu dzisiaj pewnie bardzo nie po drodze. Bardzo. Co by im pan powiedział? Nie rozmawiałbym. Nie rozmawiałby nie. pan? Czyli nie. jednak nie podałby pan ręki? Wie pan, no nie. To dlatego, że jeżeli Andrzej Gwiazda sobie pozwala powiedzieć, że Bujak to agent, no to koniec. To nie ma rozmowy. On tak powiedział? Tak.
O panu konkretnie? Tak, tak. No to rzeczywiście, no to posunął się, powiem, za daleko, to jest mało powiedziane. To jest mało powiedziane, bo ja nie przypuszczałem, że on, nie, zastanawiam się, jeśli on tak powiedział, bo mówił o, jeżeli mówił o okrągłym stole, że tam było dużo agentów, no to nie znaczy, że... Ale powiedział personalnie, że... Tak, tak. No to rzeczywiście, no to ja tutaj, ja też nie mam tutaj żadnych... Ja się poddaję, rzeczywiście, świat poszedł już... No dobrze, a Krzysztof Wyszkowski zdaje się tak nie mówił. No tak, nie, on tego... No dobrze, tak ale Bronku, w 77 roku zakładałeś się SKS, drogi ludzie z SKS-u też się różnie potoczyły. Ja już nie wspomnę o Maleszce, który też zakładał SKS. No nie, przepraszam, on nie zakładał SKS-u. Był tam On był wstawiony tam przez bezpiekę, to nie mylmy rzeczy. Więc jego zostawmy, nie o niego chcę spytać. Róża Thun jest w tej chwili europosłanką Koalicji Europejskiej, działaczką Platformy Obywatelskiej. Rozmawiasz z nią? Podałby się jej rękę? Ja bym podał jej rękę, tylko ona by mi nie podała. Ja uważam w ogóle, że powinno jest elementarne formy grzecznościowe obowiązywać. Natomiast mi się bardzo nie podoba to, co ona robi. Bardzo mi się nie podoba to, co ona... Właśnie ona jest taką burzycielką dla mnie takich fundamentalnych zasad. Ale i tak podałby się jej rękę. I tak, dlatego, że uważam, że nie, bo to nie ja zrywam kontakty ze swoimi przyjaciółmi, tylko oni ze mną zrywają. A Bogusław Sonik zerwał z tobą kontakt? Nie. Nie, nie. Z Bogusławem Sonikiem mam kontakt. Ja też bywam krytyczny. Pewne rzeczy mi się nie podobają. Nie podoba mi się partia, w której jest. Nie podoba mi się to, że toleruję pewne rzeczy. Ale rozumiem, to jest poziom taki, że mamy prawo się różnić. I to nie powinno wpływać na nasze... To jest naprawdę głęboko optymistyczna rzecz, że są poziomy takie, w których powinniśmy się różnić, ale powinno nas coś więcej łączyć. No i ja wiem, że to brzmi strasznie patetycznie, ale to może dlatego, że ja już też jestem stary i patetyczny i w ogóle, ale... Nie podszywaj. Chciałem powiedzieć, myślałem, że zaprotestujesz, kiedy powiedziałem też. Natomiast... Dlatego ja jestem stary, jestem z tego dumny, ja nie jestem młodzieniaczek. Robimy tu za doświadczenie. Tak? A ja za młodość raczej też nie do końca. Pytanie, nie, ale panowie, dobrze, ale czy to naprawdę jest możliwe, żeby przestało być tak jak w Izraelu, Szewach Weiss, którego uwielbiam, ja mogę go łyżkami jeść, mówi, słuchaj, tu jest tak samo jak w Izraelu, dlatego ja się tutaj tak samo dobrze czuję. Jest tak samo się, jeżeli Polacy myślą, że oni się kłócą najbardziej na świecie, że to jest piekło polskie, to znaczy, że nie byli w Izraelu, mówi. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych, gdybyśmy teraz zobaczyli temperaturę sporu w Stanach Zjednoczonych, to powiem, że nawet wyższa niż w Polsce. To jest zdumiewające. Jeżeli czytam nawet takich skądinąd rozumnych teoretyków, jak Mark Lilla, z którym się nie zgadzam, ale który zawsze starał się zachować pewne miary. W swojej ostatniej książce on pisze, że głosowanie na Trumpa to jest zbrodnia. To jest zbrodnia i to jest złamanie zasad. No to ja myślę, że to zaczyna się dom wariatów. Zaczyna się rzeczywiście... To co zrobić, żebyśmy my się nie obudzili, a jeśli jesteśmy, to żebyśmy jakoś potrafili uciec z domu wariatów? No, to jest takie pytania, na które chyba nie mam łatwej odpowiedzi. Zbigniew Bujak. Człowiek, o którym śpiewano w hymnie. Tak, Zbigniew Bujak, proszę bardzo. Jak uciec z domu wariatów? Więc ja postawiłem już teraz tylko na jedno. Mianowicie, że zdołam w jakiś sposób dotrzeć do najmłodszych ludzi, najmłodszych obywateli. Ja dzisiaj najchętniej bywam w liceach, dlatego że to jest miejsce, w którym jak ja opowiadam o istocie Solidarności, jak ja opowiadam także o tym, że na przykład z Bronisławem Milsteinem możemy się różnić, ale jesteśmy w stanie dochodzić do jakiegoś wspólnego stanowiska, kiedy ja im także mówię o tym właśnie, czym była dla nas Europa? Dlaczegośmy tej Europy chcieli, prawda? To i tu nie chodzi tylko o to, że granic nie będzie. Nie, Europa to jest dla nas przykład pewnych fenomenalnych, znakomitych rozwiązań. To ja widzę, że mogę do nich dotrzeć z tym, co było istotą, tradycją, znaczeniem Solidarności. I jeżeli oni w to wejdą, jeżeli oni, że tak powiem, przyjmą to, to tak, to oni też będą w stanie coś na przyszłość zrobić. Jeżeli nie, no to... No to próbujmy razem. Bronisław Wilczyn, jak uciec z domu wariatów? No przede wszystkim właśnie, wracam do tego, to nie jest proste. Musimy rozdzielić poziom dopuszczalnego sporu i poziom
rzeczy wspólnych. Poziom rzeczy, których nie wolno nam, nie powinniśmy naruszać. W sferze symboli, w sferze zachowań właśnie wobec władz, wobec jakiegoś pewnego porządku. No, to nie jest, bo to trzeba za każdym razem na nowo definiować i dyskutować o tym wszystkim. To nie jest prosta. No, to ani ten system, ani w ogóle polityka nigdy nie była rzeczą prostą. Wymaga roztropności, co mówili już starożytni. A więc wymaga na nowo tego przemyślenia sytuacji. Zbigniew Bujak wskazał pewną rzecz dość podstawową dla obecnej sytuacji, która generuje konflikt. To znaczy, że to jest medialna demokracja, medialny system, czyli taki, który... Ma się toczyć, wszystko ma być spektaklem. No, spektakl najłatwiej wygląda, jak się tam, prawda, walczą ze sobą. Jak się mordują, to prawda. No, ale dzisiaj u mnie w studiu, proszę Państwa, nie ma dlatego pewnie nie ma ilość krwi. Wielu widzów już dawno zrezygnowało z tego i machnęło ręką. Ostatnich pożegnajmy w takim razie jakoś zgodnie. No więc ja skądinąd dzisiaj spróbuję do pewnego stopnia odpowiedzieć na to pytanie. To na Uniwersytecie Warszawskim o 15:00. Będę mówił o tym, czy byliśmy 4 czerwca przygotowani. Do czego przygotowani? No, do wzięcia odpowiedzialności za państwo. Czy byliśmy przygotowani do rządzenia? 4 czerwca zmienił twoje życie. Wróciłeś do Polski. Tak, wróciłem do Polski, oczywiście. Ja zrozumiałem po 4 czerwca, mogę się pochwalić, że obdzwoniłem przyjaciół parę dni, potem powiedziałem, kończy się komunizm i wszyscy ci, pamiętam, Alex Molar i inni, wtedy mówili do mnie, no odbiło ci, po prostu odbiło ci, nie rozumiesz, co mówisz. Ja już rozumiałem, że to się wali. Zresztą miałem jest taki ogląd, bo wtedy oglądałem, co się dzieje w Związku Sowieckim i widziałem, jak tam się to... A wali. Kiedy wróciłeś do Polski? Ja przyjechałem po raz pierwszy do Polski jeszcze bezprawnie, jako korespondent Wolnej Europy jesienią. Jesienią 89 roku. A formalnie już wróciłem z początkiem 90 roku. No, tłumaczę się, bo to nie jest takie proste się wziąć i przenieść, zwłaszcza jak ktoś nie ma pieniędzy i ma małe dzieci i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób Wittstein wrócił do Polski. A ja miałbym takie... Wszystko przez 4 czerwca. Trzeba było tak nie głosować. A ja miałbym takie tu w tym momencie dość proste pytanie, bo my oczywiście też mieliśmy świadomość, że się wszystko zmienia. Ale w związku z tym też mieliśmy... Stanęliśmy przed pytaniem, czym w tym momencie jest kapitał ludzki Solidarności i akurat w przypadku zagranicy można powiedzieć, że w każdym kraju mieliśmy swoją ambasadę, a w tej ambasadzie mieliśmy tego swojego ambasadora, prawda? To były już gotowe placówki i na przykład ja między innymi w taki sposób myślałem o, no tu o Aliku Smolarzy, prawda, że to gotowy nasz ambasador, trzeba go tylko mianować. Mhm. Tak. Się okazało, że to... W Sztokholmie, prawda, jest Maria Borowska, naturalny nasz ambasador, trzeba go tylko mianować. Dlaczego o tym mówię? Bo tak. Po 4 czerwca zaczyna się jakby najtrudniejsza w pewnym sensie kwestia. Polityka personalna. Civil service. I to jest sfera, w której można pokazać, gdzie poszło dobrze, gdzie źle. Jeżeli można powiedzieć, to dla mnie nie to było ważne, bo byli ci ludzie, którzy mogli pełnić taką funkcję. Chodziło o to, że były setki tysięcy ludzi, które mogły wrócić do Polski. I przy innej polityce, ja nie mówię, że to było łatwe, proste, przy innej polityce oni by wrócili. Nikt ich nie zachęcał, nikt im tego nie proponował, żeby wrócili, jakoś nie otwierał perspektywy. Paradoksalnie akurat spadł, że całkiem sporo osób wróciło. Smolar wrócił. No nie, no to dobra. Sonik wrócił. Wittstein wrócił. Nie, ale tu jest, to prawda, tutaj nam wskazujesz pewien właśnie słaby, czy taki charakterystyczny punkt, dlatego że przyjeżdżają do Polski na przykład naukowcy, którzy pracują w różnych laboratoriach i mówią, słuchajcie, ja bym teraz tu wrócił, ja bym tu z laboratorium wręcz przyjechał, tylko czy, na czym polegają te nowe warunki, czy tworzycie dla nas te nowe warunki? I nagle nie było dla nich odpowiedzi. Przyjeżdżają bankowcy z różnych banków na świecie, w Niemczech, Włoszech, Anglii, Ameryce i mówią, słuchajcie, wracamy i zbudujemy wam nowoczesny system bankowy. I nagle się okazuje, że jest rezerwa. No, nie, ale dobra, a ja bym powiedział jeszcze głębiej, to jest emigracja, a przepraszam bardzo, a w Polsce? A czy wykorzystamy
wykorzystano ten potencjał Solidarności ludzkiej? Tak, tak. Moim zdaniem nie. No, ale zdaniem, tak? Tak. Nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No ale tutaj panowie mogę tylko powiedzieć, się że w bardzo krytycznej, jak widać, ocenie tego wszystkiego. No ale tak, tutaj przychodzą takie momenty, jak na przykład Pakt o Przedsiębiorstwie Jacka Kuronia, który był, ja go czytałem po latach, to była jakby dobra odpowiedź na to, jak korygować cały proces prywatyzacji, reprywatyzacji, w jaki sposób budować te nowe stosunki właśnie rynkowe, kwestie własności. No i przyspieszenie spowodowało, że jakby to runęło i bez szans na przywrócenie jakby tej umowy. 4 czerwca to data, w której, którą ja też pamiętam. Dobra, to ja też powiem. Chociaż mówicie, że jestem młody i że się podszywam. To że młody, tego nikt nie powiedział. Ja się poczułem. Miałem 18 lat i byłem w Komitecie Obywatelskim i po prostu byłem oczadziały od tego wszystkiego, co się dzieje i miałem nadzieję, że tu w ogóle świat się zmienia. Naprawdę, świat się zmienia. I się zmienił. No. I to jest tak niebywale piękne uczucie, proszę państwa, że ten świat się zmienił. A Jakub Boratyński, który był przy Okrągłym Stole i był licealistą i właśnie tam miał problem, bo przecież maturę musiał zdawać, no summa summarum odniósł spory sukces. Ale dlaczego licealista był przy Okrągłym Stole? Dlatego, że w liceach ludzie też protestowali. Dlatego, że w liceach też były akcje właśnie przeciwko tamtemu systemowi. No dobrze, świat się, proszę państwa, zmienił. Jutro rząd się zmienia, świat się zmienia, wszystko się zmienia. Proszę państwa, tylko pogoda ładna. No dobrze, miłych wakacji. Będą burze. Będą burze. Gdzie na wakacje? Pan jeździ na wakacje w ogóle, czy nie? Pan mieszka w ogrodzie. To tak, tak, ja mieszkam w ogrodzie, a w zasadzie mam nieustające wakacje. Ja mieszkam na wsi, ja jestem ten stary, niewykształcony ze wsi, w związku z tym ja nie muszę jeździć. No tak, ludzie bez wakacji, a ja gdzieś wyjadę. O, tak powiem, na początku, dalej, bo później, bliżej. Bo turystyka, panie redaktorze, jest bardzo nieekologiczna. Turystyka zabija różne rejony świata. Ulela. I to w takim razie, bardzo przepraszam, spróbuję zabić tego świata jak najmniej. Będę siedział w domu. Panie Psińsko, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.